Cztery jednakowe prostopadłościenne klocki każdy o wymiarach 2 na 1 na 1 cm ułożono tak, jak przedstawiono na rysunku. Następnie do tej budowli dołożono sześcienne klocki o krawędzi długości 1 cm. Tak aby powstał prostopadłościan najmniejszy z możliwych. Uzupełnij zdania wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę. Liczba sześciennych klocków o krawędzi długości 1 cm, które należy dołożyć do budowli, jest równa. Czytamy dalej: Najmniejszy z możliwych prostopadłościanów, który w ten sposób otrzymano, ma wymiary. Tutaj trzeba odrobinę uruchomić swoją wyobraźnię przestrzenną. Na ilustracji widzimy cztery klocki. Tu mamy jeden, tu mamy drugi, tu mamy trzeci i tu czwarty, z tyłu jest odrobinę zasłonięty. Każdy z nich ma podane wymiary. Myślę, że widać, że jeżeli ten klocek pokroimy na dwie równe części, o właśnie w ten sposób, to te dwie części są dwoma identycznymi sześcianikami. I tak każdy z tych klocków podzielmy na dwa takie sześcianiki. Teraz myślę, że można to skojarzyć z kostką Rubika, ponieważ jest to jakaś jej część. Obliczmy teraz objętość tych wszystkich tutaj kosteczek. Można w zasadzie policzyć ich ilość. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jest niewidoczna, ale. Możemy to również rozpisać, że objętość czterech ułożonych klocków jest równa. 1 razy 1 razy 2 to jest wzór na 1 prostopadłościan ABC, to są właśnie te wymiary 1 na 1 na 2 i razy 4 sztuki, bo mieliśmy na samym początku 4 takie klocki, więc mamy 8 cm sześciennych. Taka pełna kostka rubika ma wymiary przecież 3x3x3, czyli 27. Stąd objętość dołożonych klocków jest równa. No i tutaj podamy obliczenia. 27 to jest objętość tej całej kostki rubika, czyli są tutaj ukryte wymiary 3x3x3 i odjąć 8 cm3, czyli to co tutaj jest, i otrzymujemy, że trzeba dołożyć 19 cm3. Takich tutaj drobnych, małych sześcianików. Dopiszmy jeszcze, że sześcian o krawędzi 1 cm ma objętość 1 cm sześcienny, zatem dołożono 19 klocków. To jest właśnie 19 takich objętości po 1 cm sześcienny. Teraz przejdźmy do uzupełnienia tych wolnych miejsc. Liczba sześciennych klocków o krawędzi długości 1 cm, które należy dołożyć do budowli, jest równa 19. To jest ta ilość klocków, ok. Najmniejszy z możliwych prostopadłościanów, który w ten sposób otrzymano, ma wymiary 3 cm na 3 cm na 3 cm. Jest to po prostu nasza kostka. Rubika